czym zamierzamy się zajmować? Mamy takie hasła. Bezpartyjny samorząd. Będziemy kierować się przede wszystkim uczciwością i kompetencjami, a nie partyjnymi interesami. Koniec kolejny. Wiemy doskonale, jak trudno jest zarejestrować samochód, bądź tam coś uzyskać prawo jazdy. Także będziemy tutaj starali się zmienić ten system, żeby można było rejestrować się, rezerwować przez internet, żeby zinformatyzować urząd i żeby pracownicy mieli przydzielone konkretne zadania. Przyjazny urząd. Będziemy wpływać na poprawę jakości obsługi klientów starostwa powiatowego, aby to interesanci byli w centrum zainteresowania urzędników, a nie odwrotnie. Dbałość o drogi. Wiemy, że w powiecie jest dosyć dużo dróg powiatowych. Są one w różnym stanie, więc będziemy zabiegać i starać się o dodatkowe środki, żeby remontować i żeby je utrzymywać w odpowiednim stanie. Szybka decyzja budowlana. Przyspieszymy wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, aby już nikt nie musiał czekać tak długo na realizację własnych inwestycji. No i ostatnie zadanie to oświata, pomoc społeczna, kultura. Usprawnimy sposób zarządzania powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, dostosowując ich działania do realnych potrzeb mieszkańców. Tutaj też bardzo ważną sprawą jest połączenie instytucji kultury, bo wiemy, w Ciechanowie jest i miejski dom kultury, no, co prawda się inaczej nazywa, ale zarządzany przez miasto i powiatowe. No, to aż się prosi, żeby połączyć te działania. Miejmy nadzieję, że tak się by stało. Tak jak tu mój przedmówca powiedział, będziemy otwarci na oczekiwania mieszkańców, będziemy się wsłuchiwać w ich głosy i na bieżąco starać się rozwiązywać wszelkie problemy.